Jerzy Basu. Oczywiście nie będę tak krótko. Skąd masz obecność tutaj na Gali? Jesteśmy jednym z największych sklepów na świecie wspierających projekty infrastrukturalne. Jesteśmy największym w Europie sklepowym obsługującym rynek nadolny szynowy. Jeżeli Polska PESA lub Solaris sklepowych zdecydują się na poważny wziąć udział w przetargu na igrzyska, obsłużymy ich tak dobrze, jak najbardziej na Vancouver. Co mogę jeszcze dodać? Firma powstała 60 lat temu w Szwajcarii w Bazylei. Spotykamy się z kolegami z całego świata, przynajmniej raz w roku. I wraz z agendą dostajemy od właściciela firmy rozkład jazdy tramwaju. Wyróżnienie w kategorii inwestycja otrzymuje miasto, do którego z wielką pompą powróciły tramwaje dzięki inwestycji na już niespotykaną dotąd skalę. Modernizacji rozwojowi zintegrowanego systemu transportu zbiorowego. Czyli nie. Dzięki temu po dokładnie pół wieku od likwidacji jego mieszkańcy mogą znowu cieszyć się wygodnym, bezpiecznym i ekologicznym, tak ważnym dla regionu, środkiem transportu. Serdecznie gratuluję Diamentu Polskiej Infrastruktury gminie Olsztyn. To jest sytuacja, proszę Państwa, może zadać oczywiście prezydenta Olsztyna, pan Piotr Grzymowicz, pan Piotr Grzymowicz już do nas idzie za chwilę. Dobry wieczór Państwu. Po 50 latach tramwaje wróciły do Olsztyna, ale po raz pierwszy pojechały w grudniu 1907 roku, a więc miesiąc wcześniej niż w Warszawie, te elektryczne. Historia tramwaja olsztyńskiego zatoczyła koło w 1969 roku zlikwidowano, a dzięki funduszom unijnym, dzięki własnemu budżetowi, dzięki programowi operacyjnemu Rozwój Polski Wschodniej mogliśmy ten projekt przygotować i go zrealizować. Były kłopoty na początku, musieliśmy rozstać się z wykonawcą, a więc ustawa o zamówieniach publicznych, o której dzisiaj była dyskusja, dla nas wszystkich podmiotów publicznych, samorządów jest niezwykle ważna. Pozostało nam po rozstaniu się półtora roku, dwa lata w zasadzie, ażeby wybrać dobrych wykonawców, bardzo dobrych wykonawców, polskich wykonawców, również z kapitałem zagranicznym wybraliśmy i praktycznie półtora roku do końca października 2015 roku projekt z pełnym sukcesem został zrealizowany. Jak na skalę naszego miasta ogromny, 650 milionów złotych, przy, tak jak wspomniałem, dużym zaangażowaniu środków unijnych, przy dużych emocjach mieszkańców niezadowolonych, gdzie wszystkie prace w Śródmieściu i na trasie skupiły się praktycznie w tym półtora roku, gdzie niestety, ale trzeba było naprawdę wykazać dużą cierpliwość, ażeby te wszystkie utrudnienia znieść. Przeżyliśmy to. Serdeczne słowa podziękowania i uznania moim, naszym mieszkańcom Olsztyna. Serdeczne gratulacje dla wszystkich dzisiaj wyróżnionych. Serdecznie dziękuję Kapitule za dostrzeżenia tej naszej największej inwestycji. Miłego wieczoru. Zapraszam do Olsztyna. Dziękuję.